Hej, hej, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Witam was w kolejnym dniu na moim kanale. Dzisiaj zabieram się za coś, co powinno być już zrobione dawno temu. A mianowicie, chyba ponad miesiąc temu, albo około miesiąca temu, kupiłam Arniemu krzesełko z biureczkiem, takie malutkie, dostosowane do jego wieku i do jego wzrostu. Krzesełko razem ze stoliczkiem, z biureczkiem, zwał jak zwał. Kupiłam mu też blok techniczny do rysowania, kupiłam mu kredki, kupiłam mu flamasty, żebyśmy mogli zacząć przygodę właśnie z rysowaniem. Dlatego też kupiłam mu stoliczek i krzesełko, które mam tu w tym kartonie nieposkładane, które czeka tutaj w tym kartonie od właśnie około miesiąca. Nawet nie wiem, czy są wszystkie elementy, bo jeszcze tego nie sprawdziłam. Ze względu na to, że byłam przeziębiona. Potem na chwilę nam przeszło, potem Arnie się rozchorował, później ja znowu byłam chora. I tak w kółko, potem miałam inne ważniejsze sprawy do pozałatwienia i to schodziło cały czas na drugi, trzeci plan. Chcę się za to w końcu zabrać. Mam wolną chwilę, bo Arniego nie ma ze mną i normalnie nie mogę się doczekać, aż to złożę, nie mogę się doczekać, jak on właśnie przyjdzie i zobaczy to krzesełko i jak zobaczy swoje biureczko, jak sobie siądzie na tym swoim krzesełku i jak będzie rysował. W ogóle moja wyobraźnia jako mamy i myślę, że dziecko, które będzie robiło to, co ono będzie chciało, będzie w ogóle siedziało sobie na tym krzesełku, przy tym biureczku i rysowało spokojnie, tak jak sobie to wyobrażamy, jak widzimy na tych obrazkach, jak kupujemy te wszystkie przedmioty, jak dziecko właśnie ładnie, grzecznie siedzi i rysuje na takim stołeczku. Mam zamiar to złożyć w chwili obecnej. Powyciągam sobie wszystkie elementy, mam przygotowaną już naładowaną wkrętarkę razem z wkrętami potrzebnymi, no i zobaczę. Tu co prawda jest, że potrzebuję tylko 20 do 30 minut. To jest na instrukcji obsługi. 20 do 30 minut, jedna osoba i chyba nawet nie potrzeba wkrętarki. No ale z wkrętarką chyba będzie szybciej. Zobaczymy. Tak czy siak kończę gadać, bo chcę to złożyć i chcę już zobaczyć mojego kochanego synka. Jak on to zobaczy. So sweet! Takie miniaturkowe normalnie. Też jakbyście się pytały, jak już złożę i się wam będzie podobało. Kiddy Moon. Ja uwielbiam montować takie rzeczy. Dajcie mi znać, czy wy lubicie też takie rzeczy robić, czy zostawiacie to jednak swoim partnerom, swoim mężom, albo swojemu bratu, albo komukolwiek z waszej rodziny płci męskiej, czy lubicie właśnie takie projekty i takie rzeczy robić same. I czy podążacie za instrukcją? Czy wasi partnerzy podążają za instrukcją, jak wykonują takie rzeczy? Wręcz przeciwnie, instrukcja idzie na bok i udaje im się to zmontować tak intuicyjnie, albo nie udaje im się właśnie zmontować tego intuicyjnie. Są tacy świetni w tym i potem wracają jednak do tej instrukcji. Ja powiem wam, że robię trochę tak i trochę tak, ale lubię patrzeć na instrukcję, na pewno lubię ją mieć tak w zasięgu oka, lubię sprawdzać i dopasowywać wszystkie elementy i zazwyczaj podążam jednak za tą instrukcją, bo jest łatwiej. No chyba wiertarka nie będzie w ogóle potrzebna, bo wszystko jest na wkręcie. Mamy krzesełko. Zajęło mi to niecałe 15 minut. Jeszcze piękne. Jeszcze stoliczek. Biureczko. Tam, da, dam. Boskie. Ile mi to czasu zajęło? Teraz mam 6 minut na kamerce, więc całość zrobiłam troszkę ponad 20 minut. Więc wcale nie tak źle. Wszystko, czego potrzebujecie, to był tylko i wyłącznie ten malutki kluczyk, który był zawarty w zestawie. Link do tego zestawu, do tego stoliczka razem z tym krzesełkiem zamieszczę Wam w opisie poniżej. Normalnie nie mogę się doczekać, aż Arnold się nią przyjdzie i to zobaczy. Mam blok, więc wyrwę mu od razu jedną kartkę i położę tam na biurku. A flamastry i kredki, o, to nawet nie jest techniczny, tylko rysunkowy. No nie ma znaczenia, on i tak, wiecie, jak dzieci takie malutkie rysują, to na razie się po prostu uczy. Karteczkę mam już przygotowaną, a flamastry i kredki, o, jest jeden, mam jeden flamaster, tutaj widzę drugi flamaster, kredka, kredka, gdzie są następne, flamaster następny. Powkładać mogę na razie tutaj. I też dla dzieciaków, z tego co czytałam, jak robiłam rozeznanie, to najlepsze są takie grube kredki, którymi będzie im się łatwiej rysowało i trzymało w ręce. Bo mały już rysował, tylko nie miał jeszcze tego biureczka swojego rozłożonego z krzesełkiem, tylko tak rysował linię na kartce, ale robił to na podłodze. Popatrz! Arnold! Hej! Dziurek? Patrz, co ci jest? Biureczko masz? Zero zainteresowania? No! No. Możesz posiadać jak szef normalnie. Przyciągniemy Cię, no. Zobacz, będziemy rysować. Jej! Tą kredką może to? Siedzieć. Siedzi. Jakieś 2 minuty na razie wytrzymuję. Nie robuję. Rysujemy. Próbuję rysować. Te koniki bardziej interesują. Ale siedzi przy nim. W miarę spokojnie. Myślałam, że zaraz będzie się ruszać tak, że nie wiem, wypadnie tam do tyłu na przykład. Ale siedzi spokojnie. Przygodę z rysowaniem będziemy zaczynać. Będziemy się uczyć. Ale też inne właśnie rzeczy może robić przy tym biureczku. Ale fajnie, że ma takie swoje miejsce. To jest jego miniaturkowe biurko razem ze swoim krzesełkiem. Więc sobie siedzi wygodnie i spokojnie. I super, bardzo mnie to cieszy. Będę Wam dawała aktualizację tego, jak się to wszystko zmienia. A ja w tym vlogu będę się z Wami już żegnała. Dziękując Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam jak zawsze łapkę w górę, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który powiadomi Was o nowych vlogach, które na chwilę obecną pojawiają się codziennie. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Już jutro! Pa, kochani wspaniali! Jesteś cały fioletowy z tego spisaka teraz. Pa! Bye!